Siemaneczko, ja jestem Pepol. Dziś znów zabieram Was na eksplorację na przedmieściach Krakowa. Znalazłem opuszczony dom, który jest naprawdę w tragicznym stanie. Zastanawiałem się, czy w ogóle tutaj wchodzić, jednak postanowiłem zaryzykować. Jego stan jest naprawdę niezaciekawy. Zobaczcie sami. Wszystko tutaj się wali. Podparte jest dechami. Gdyby nie one, nie wiadomo, czy jeszcze by tutaj stał. Kilka mebli pozostało jeszcze. Postaram się Wam je pokazać wszystkie. Żelazko, często spotykane na eksploracjach polskich domów i nie tylko polskich zresztą. Ostatnio pokazywałem Wam podobny piec, tylko troszeczkę mniejszy. Wszystko jest obite szamotówkami. Cegły szamotowe bardzo trzymają ciepło, dlatego używano je przy montażu pieców takich jak ten. Stary czajnik. Kanapa. Zostało jeszcze kilka starych monet. W nominale 2 złote, 5 złotych, 20, 10 oraz złotówka. Jest też 50. Myślę, że też bardzo stare. Osiemdziesiąty piąty rocznik. Tu mamy 75. W każdym domu praktycznie znajduje jakieś monety lub banknoty. Też się zdarzają, choć rzadziej. Jan Paweł II. Też mamy jakąś szafkę, która pozostała po domownikach. Nawet kurka jajko zniosła. Jakieś książki zostały. Lewy brzeg w ogniu. Stara latarka. I wyposażenie kuchni. Łóżko, a raczej jego resztki. A tu mamy bańki. Tak, bańki, które się przykłada do ciała i one wyciągają chorobę. Wow, ale obraz. Zobaczcie, jaki ładny. Bardzo ładny.
Dziwię się, że jeszcze się zachował tutaj. A takiego telewizora to jeszcze nie widziałem. Ametyst. Tu się kolory chyba zwiększało, zmniejszało. No tu chyba programy. Ametyst. Instrukcja obsługi. A stoi on na pozostałości po maszynie. Stojak jest w miarę w dobrym stanie. Jednak maszyny już nie ma. Bardzo dużo papierów. Stara lodówka. Jeszcze meblościanka została. Wiem, że jest strych jeszcze, tylko nie jestem pewien, czy dobrym pomysłem będzie iść na górę. To jest wejście. Tak wygląda strych. Chciałbym się dostać tam na koniec, bo widzę tam coś ciekawego. Tylko nie wiem, czy deski wytrzymają. Dwie stare maszyny. A co to jest? Podłożę sobie deskę, żeby rozłożyć trochę ciężar. Wow, ale sprzęt. Tylko co to jest? Jeśli ktoś z was wie, co to za maszyna i do czego służyła, proszę napiszcie pod spodem w komentarzu. Bardzo ciekawa. Dobra, to by było tyle tutaj. Z tego miejsca chciałem się pożegnać z wami i oczywiście widzimy się już za tydzień. Na razie.